Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Danielus, a dzisiaj na tapecie mamy grę The Incredible Adventures of Van Helsing. Jest to hack and slash stworzony przez firmę Neocore Games. Jest to firma, która stworzyła m.in. serię Króla Artura, której myślę przedstawiać nie trzeba. Na samym początku wita nas bardzo, bardzo klimatyczne menu główne, które swoją drogą w pewnym sensie troszkę przypomina to, które mamy m.in. w Torchlight 2. Zresztą sama gra strasznie przypomina Torchlight 2, więc jeżeli ktoś grał, to myślę, że będzie mniej więcej widział te nawiązania. Tutaj mówię o tym m.in., że mamy tutaj w tle Lady Katarinę, bo tak się nazywa ta postać, która przez całą rozgrywkę nam towarzyszy. Na początku oczywiście trzeba stworzyć swoją postać. Ja mam w tym momencie na 19 levelu, troszkę już pograłem tam na Steamie, niby te 7 godzin nabiłem na mojej postaci. No i tutaj właśnie możemy sobie stworzyć postać. Tworzenie postaci niestety jest mocno ograniczone. Nie mamy tutaj za bardzo wpływu na to, czy będziemy grać jakąś inną rasą oprócz tytułowego Van Helsinga, bądź na przykład nie będziemy wybierać jakichś specjalizacji itd., itd. Czyli tego wszystkiego tutaj nie ma. Wpisujemy nazwę naszego głównego bohatera, wpisujemy, podajemy trudność, na jakiej chcemy grać. No i to wszystko. Po stworzeniu postaci po prostu wciskamy play i gramy. Także tutaj sprawa wygląda troszkę ubogo, aczkolwiek myślę, że to, co będzie dalej się działo, co chcę Wam pokazać, zdecydowanie to nadrabia. Także może przejdźmy już do samego mięska, bo gra będzie się chwilkę wczytywać. Ja tutaj po prostu wezmę kontynuację. Dużą mapę, na której pojawiają się takie karteczki jakby poprzypinane, co też jest swoją drogą bardzo klimatyczne. I te karteczki, które tutaj są poprzypinane na mapie, symbolizują nam kolejne lokacje, przez które przechodzimy. Gra ogólnie to jest taka alternatywna wizja XIX wieku. Nasz główny bohater, jak widzicie, Van Helsing, posiada w sumie dwie bronie. Posiada tą spluwę, którą tutaj teraz trzyma przed sobą. No i naciskając R możemy zmienić sobie broń na miecze, które również są całkiem fajną bronią, ale to też nie ma tutaj w sumie chyba takiego nacisku na którąkolwiek z tych broni, żeby ona była lepsza. Raczej to już zależy od naszego stylu gry i od tego, jak poprowadzimy naszą postać, czy będziemy walczyć w zwarciu, czy bardziej na dystans. Szczególnie dlatego, że właśnie mamy Lady Katarinę, ją tutaj słabo widać. Mam nadzieję, że ją dostrzegacie w tym tutaj krajobrazie. Oprócz tego ogólnie klimat gry myślę jest bardzo, bardzo zauważalny. Powiedział nawet, że się z ekranu wylewa. Muzyka jest również klimatyczna. Można powiedzieć, że jest to klimat gotycki. Szczególnie biorąc pod uwagę to, co mamy wokoło. No i mamy tutaj nawiązanie do powieści Dracula. Jeżeli ktoś czytał, to myślę, że też wychwyci takowe. Z takich rzeczy, które zauważyłem, no to na pewno trzeba wyróżnić zabawne tutaj dialogi, które mamy co jakiś czas. I'm begging you, good sir. Give me some money. No właśnie spotkaliśmy jakiegoś biedaka, który niestety nie radzi sobie w tej krainie, więc dajmy 50 gold. I'm begging you, Van Helsing. What about the necklace you promised me? No właśnie. A propos zabawnych dialogów, na pewno na minus tej gry zasługuje to, że optymalizacja jest strasznie, strasznie słaba. Ja mam naprawdę mocny sprzęt. Gra nie ma jakichś mega wymagań. A na przykład podczas podnoszenia przedmiotów po prostu gra ścina. Nie wiem, z czym to jest związane, ale wiem z tego, co twórcy pisali na swoim forum, że te błędy wszystkie mają być eliminowane. No i ja mam nadzieję, że tak będzie. Tak samo jak nie ma do tej gry spolszczenia, ale również na forum doczytałem, że takowe jest w produkcji, więc prawdopodobnie za jakiś czas powinno się pojawić. No i oto pierwsi wrogowie. Co do lokacji, w której teraz jestem, to jak wam wspominałem na początku, podczas wczytywania, właśnie pojawiła się taka mapka, na której były te kartki poprzypinane. No i to jest właśnie druga mapa, którą przechodzę. Pierwszą już kończyłem. Nie wiem, czy
ta jest ostatnia, czy jeszcze będzie. Pozwólcie, że się przełączę na broń dystansową, bo ja jednak preferuję właśnie taki styl zabawy. Więc to jest... drugie miejsce to jest w ogóle Borgovia. Tak się nazywa ta kraina, a znajdujemy się w stolicy tejże właśnie wspomnianej wcześniej krainy. No i tutaj generalnie gra sprowadza się do tego, że walczymy z potworami, które opanowały te tereny. No jak widzicie, tutaj wszędzie stoją, jest ich cała masa. I zaraz wam powiem dokładnie na czym polega sama mechanika walki, bo ja tutaj, jak widzicie, operuję na dole kilkoma, powiedzmy, przyciskami, które dają mi dodatkowe umiejętności. I one tutaj świetnie się sprawdzają, tym bardziej jeżeli ktoś umiejętnie z nich korzysta. A to raczej przychodzi z czasem. Tutaj mamy szczury, więc na razie nie będę się tam zapuszczał, tym bardziej, że Lady Katarina u mnie właśnie jeszcze się leczy, bo zginęła, powiedzmy, w pewien sposób. Ona w momencie, kiedy straci całe swoje życie, to właśnie znika na chwilę i na jej tutaj ikonie pojawia się taki zegar, który dochodząc do końca oczywiście przywraca Katarinę do życia. To jest jej właśnie okienko. Mamy tutaj wyposażenie, umiejętności i różnego rodzaju inne tam zależności. Ja już tutaj nie wchodziłem za bardzo w szczegóły na razie, bo grę przechodzę po raz pierwszy, ale myślę, że sobie przejdę też na hardkorze, bo naprawdę jest gra wciągająca. A z tego co słyszałem, nie ma endgame'u, więc pozostaje mi już tylko to. Możemy rozdawać punkty w tym momencie. Ja mam dostępne 3 punkty. Ja tutaj idę w body, zwiększając jej wytrzymałość przede wszystkim. I oczywiście ustawiłem jej tutaj wcześniej walkę z bliska, w zwarciu. Można ustawić na dystans. Aczkolwiek właśnie ja idę w, powiedzmy, takiego tanka, żeby z niej zrobić. No i dzięki temu ona może tam dłużej zająć się z bliska tymi stworami, przytrzymać ich, a ja mogę użyć mojej broni i użyć skilla, który na przykład powoduje, że eksplozja obejmuje jakiś tam metr. Mogę tutaj skilla zwiększyć do 2-3 metrów i to daje dobre efekty. Oprócz tego oczywiście możemy sobie tutaj zwiększyć naszego skilla. Ja teraz idę właśnie w ten skill. On tutaj będzie healował Van Helsinga o 1,2% z maksymalnego zdrowia. Okej. Pokażę wam jeszcze może mnie. Ogólnie tutaj mamy ekwipunek. Tak to wygląda. Ostatnio znalazłem całkiem ciekawe przedmioty. Co tutaj kosztowało tak dużo, co ostatnio znalazłem? A, czapka. Właśnie, 32 tysiące złota. Jestem w szoku, że takie coś znalazłem. Jak widzicie, pod opisem tejże właśnie czapki, tak to przyjmijmy, mamy Essence Capacity. Jest to ilość dodatkowej mocy, jaką można władować w dany przedmiot. A mam na myśli tutaj właśnie tego rodzaju elementy, jak esencje na przykład. No i każda esencja właśnie kosztuje ileś punktów. No i w zależności od tego, ile dany przedmiot ma Essence Capacity, to tyle właśnie możemy tych przedmiotów do niego zamontować. Oczywiście robimy to w laboratorium. Myślę, że osoby, które grały w wspomnianego przeze mnie wcześniej Torchlighta 2, to na pewno wiedzą, o co chodzi. Także to jest inwentory. Poza tym mamy oczywiście drzewko skilli. Mamy Mystic Warrior, Occult Hunter i Tricks and Auras, które tutaj też sobie dokupujemy, rozwijamy, no i wykorzystujemy wedle uznania. Ja poszedłem właśnie w Occult Huntera i rozwinąłem sobie tutaj tą część drzewka odpowiedzialną za moją broń palną. I na przykład moja broń palna posiada w tym momencie grywalne 2 tryby zabawy. Oczywiście mogę sobie wybrać inny tryb, ale do dyspozycji podczas gry mam 2 podczas walki. Powiem wam szczerze, że ten właśnie mi najbardziej podchodzi do gustu, a tutaj ten główny jest również dosyć dobry moim zdaniem. Jest całkiem niezły DPS, przynajmniej mam na nim w tym momencie, więc powinno być wystarczająco dobrze.
295,11 DPS-a na tym podstawowym ataku, więc on potrafi zadać solidne obrażenia. Dobra, myślę, że... No i tutaj macie też oczywiście pokazane, w co dokładnie poszedłem, jeżeli chodzi o punkty umiejętności, czyli Dexterity. To oczywiście zwiększa DPS. No a tutaj właśnie mi na tym najbardziej zależało, żeby zadawać te obrażenia jednak z dystansu. No i w sumie gdybym teraz już wiedział tak od samego początku, kiedy zaczynałem tylko grać w tą grę, to jeszcze troszkę inaczej bym zbudował postać, bo całkowicie pewnie bym poszedł tutaj w DPS, a tam w tanka. No ale wyszło jak wyszło. To jeszcze oczywiście nie koniec tego wszystkiego, o czym chciałem wam powiedzieć. Gdyż oczywiście tu mamy nasze HP obok manę, a jeszcze jest Rage, to jest taka żółta przestrzeń, która się wypełnia właśnie tą żółcią w momencie, kiedy walczymy z przeciwnikiem. I właśnie dzięki temu ja teraz napełnię. Okej. I w tym momencie, kiedy ona jest pełna, możemy pod jedynką, dwójką, trójką wykorzystać sobie właśnie te umiejętności, które mamy tutaj nad daną rodzajem zadawanych obrażeń, może tak, danej broni. Czyli wciskamy na przykład dwójkę, możemy wcisnąć trzy razy, no i tutaj nam się napełnia. I w tym momencie strzelając prawym przyciskiem myszy, bo prawy odpowiada za tą... za ten strzał, a lewy przycisk za ten strzał. Tutaj na przykład będę miał spowolnienie, a tutaj będę miał zwiększone obrażenia. 150% więcej damage'u zrobię na danej jednostce. Biorąc pod uwagę, że tutaj damage zadaje mi ten strzał obszarowy w obrębie 1,5 metra, no to naprawdę, jeżeli jest nagromadzenie tutaj stworów, mogę zrobić niezłe spustoszenie, uderzając w ten sposób. Gdy wybiorę na przykład jedynkę, no to mam zwiększony zasięg podstawowego damage'u danej broni, co też czasami się przydaje, żeby zadać tam większe obrażenie większej liczbie przeciwników. Poza tym nie muszę wybierać jednego lub drugiego tylko i wyłącznie, tylko mogę na przykład zwiększyć zasięg i powiedzmy zwiększyć dwukrotnie, czyli o 100% zadane obrażenia. No i teraz popatrzcie, powinno ładnie zadziałać. Na razie podstawowy, niech tutaj przyjdą. Ach, tam Katarina już poszła walczyć, dobra. No i teraz widać właśnie, jak te punkty tutaj wskakują ładnie. Trzeba uważać, bo to jakiś most zwalony. Okej, myślę, że w miarę przybliżyłem to, co gra nam tutaj oferuje. Kawałek jeszcze postaramy się tutaj pograć. O właśnie, mamy dodatkowe umiejętności. W tym momencie użyłem Arcane Healing, co powoduje, że mogę tutaj leczyć nie tylko siebie, ale również osoby będące wokół mnie. Specjalnie osoby, ze względu na to, że gra posiada tryb multi. O, i teraz wykorzystamy sobie naszą wiedźmę. Proszę bardzo. I wróg został zlikwidowany bardzo szybko. Teraz zwiększyłem obszar. No i to naprawdę, naprawdę dużo daje. Zbieramy przedmioty, mi tam się już kończy miejsce. Ale nie chcę przy was bawić się akurat w odkrywanie nowych przedmiotów, które do mnie doszły. Chcę wam bardziej pokazać samą walkę i zachęcić do spróbowania się z tą grą. Ona jest dosyć tania. Trzeba się podhealować. Kosztuje około 10 euro na Steamie. Dobra. Więc myślę, że jak na zawartość, to jest naprawdę dobra cena. Chociaż tak jak mówię, nie ma endgame'u, tak jak w Torchlight'cie, co jest swego rodzaju minusem, nie da się ukryć. No i jeszcze raz muszę wspomnieć oczywiście o tym braku optymalizacji, bo gra moim zdaniem powinna chodzić zdecydowanie lepiej, a jak podnoszę itemy, no to jest jakiś problem. Nie wiem, z czym to jest związane, tego akurat na forum nie znalazłem. Oła! Teraz nieźle to przykoksiłem. No ale jest właśnie tryb hard, co mnie bardzo cieszy.
Już. Chylujemy lady. Można sobie tam poradzić. No i teraz właśnie pójdę po atak. Niestety to nic za bardzo nie dało. Trzeba się wycofać. Teraz obszarówka się przyda. O właśnie. Proszę bardzo, jaka rzeźnia. Jeżeli ktoś lubi tego typu zabawę, no to myślę, że będzie w domu. Ale jak widzicie, zbieram golda i no, ścinki są niemiłosierne. Nie dopracowali tego elementu. Co jakiś czas wychodzą małe patche na razie, więc cały czas coś poprawiają, coś kombinują. Ten właśnie, to spolszczenie też ma się niby pojawić, bo przynajmniej tak informowali na swoim forum, że pracują nad tym. No ale czy tak się stanie, tego nie wiem. Na 100%. Zobaczymy. O cholera. No i właśnie, co jakiś czas atakują nas całe chmary przeciwników. Co też jest całkiem niezłe. Bo trzeba się naprawdę czasami napracować, żeby nie zginąć. Ja tu ucieknę lepiej na most. Użyjemy sobie zwiększenia siły uderzenia teraz. Katarina tego nie przeżyła, ale trudno. Dobra. Okej. Okay. A właśnie, mamy tutaj teleporty, też o nich nie wspomniałem jeszcze. Ale to są wszystkie takie standardowe elementy, które znajdują się w tego typu grach, więc tak jak mówię jeszcze raz, kto grał w Torchlighta 2, zdecydowanie będzie w domu, będzie wiedział, o co tu chodzi. O, szybko padli. Świetnie. W tej pierwszej części, na pierwszej mapie zrobiłem wszystkie questy. Tutaj też jestem ciekawy, ile ich będzie. Tym bardziej ciekawy jestem ze względu na to, że na forum doczytałem się, że w 5 godzin można tą grę przejść. No ja już trochę gram i ciężko mi to sobie wyobrazić. O, akurat level wskoczył. Żeby tak szybko to ukończyć. Ale pewnie się da, skoro tak napisali. Dobra, spowolnimy tego dziada. Właśnie, fajna jest umiejętność, której teraz używam na przykład. Pod standardowym strzałem, czyli lewym przyciskiem myszy. Właśnie ta, ona na 2 sekundy podstawowy jej zakres spowalnia o 75% przeciwnika. Kiedy na przykład nacisnę tutaj trzykrotnie, to ona spowolni go na 6 sekund. Kurde, bombę rzucam. Naprawdę na początku można stwierdzić, kurczę, mało to jest, mała zawartość, mało tych umiejętności. Przede wszystkim nie można wybrać klasy postaci, bo gramy tytułowym Van Helsingiem. Nie ma specjalizacji, więc sami do tego dochodzimy, sami specjalizujemy naszą postać. Ale powiem wam, że w trakcie gry naprawdę okazuje się, że jest tutaj potencjał i można sobie całkiem nieźle pokombinować i jakby dobrać styl naszej walki, styl walki do stylu naszej ulubionej zabawy z tego typu gier. Na pewno ta gra nie jest jakąś rewolucją,
nie wprowadza tutaj niczego nowego, niczego nadzwyczajnego, ale zdecydowanie ma na siebie pomysł i klimat, który tutaj jest, zdecydowanie się sprawdza, także zdecydowanie tą grę wam polecam. No i to by chyba było na tyle w tym materiale, także zajrzyjcie sobie do najnowszego Van Helsinga, The Incredible Adventures of Van Helsing. Trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.